Laur, przepraszam cię najmocniej, ale całą noc ćwiczyłem podpisywanie się, ja zaspałem i nic nie mamy. Spokojnie, panie kolego, wszystko jest skończone. Kumplu, jak ja cię kocham, w tym momencie skończyłeś moje żaby? No słuchaj, coś mnie tak tknęło, że będziesz zajęty, ale fotokart skończyliście. No tak, no piękny, podpisany, proszę spojrzeć. O, nawet kursywą napisane. Nie no, muszę ci przyznać, że progres jest naprawdę imponujący, a... Nie no, slej! Jeden sobie muszę zatrzymać. No to jest takie błogosławieństwo na lepsze czasy od pana Demona i od pana Dinozaura. To jak mamy wszystko ogarnięte, o której w takim razie będą żaby? No w sumie to już są w sklepie, nawet od wczoraj był ten licznik na Instagramie, więc wiesz, Finders Keepers czy coś tam. Dobra, to teraz tylko je zapakować do tych fajnych tych i Fajrant. Ta, Fajrant, chyba początek kolejnej niesamowitej przygody. Lepiej mi powiedz, jak tam post na bloga. No w sumie dobrze i nawet będzie niedługo skończony i no już coraz bardziej lubimy się z literkami. I no Leumur miała rację, że trzeba czytać, to mega pomaga. A co czytałeś? No nie miałem co i w sumie potem znalazłem rzeczy z waszego dysku. I czemu to się kończy w najlepszym momencie? Nie wiem, ja już się zdążyłem wciągnąć, z bohaterami zapoznać, zaprzyjaźnić, aż tu UR rozdział. Czy ty czytałeś nasze stare drafty? Jeszcze te, które pisaliśmy po polsku? Tak. Ty nie wiesz, że tak się nie robi? Nie, że to jest nielegalne? Nielegalnie to jest zostawić historię w połowie. Ja chcę wiedzieć, co było dalej. Co dalej, jak przez te parę lat całą historię zdążyła się zmieniać, a my w ogóle nie mamy czasu do tego usiąść. Wymówki. Co ty do mnie powiedziałeś? O, inny lemur. No, że to są wymówki. W takim tempie nigdy tego nie skończysz. Nie, no, zauważyłeś może, że czasem ludzie są tak zawaleni pracą albo zbyt zmęczeni na swoje zainteresowania? Reality check? Może. No ale to wszystko sprowadza się do tego, jak bardzo czegoś chcesz. No wiesz, jeśli naprawdę ci na tym zależy, to znajdziesz na to czas. Po prostu musisz czegoś zrezygnować. Jeszcze trochę i z ciebie zrezygnuję. Nikt nie będzie z nikogo rezygnować, pan Ewan. Przecież jest wam potrzebny. No jeszcze jego tu brakowało. A, to ten śmieszny pan sąsiad, co panu aniołowi kotki. Nie, czekaj, moment. Pan montażysta tak ostatnio przecież wyglądał. No ja się zastanawiam, czemu nadal tak wygląda. No przecież integruje się z polską kulturą. O właśnie, imbecyl na dwie litery. Nie wiem, ty? O, no to jest trochę, ten żart nie działa tak, jak powinien. W każdym razie pan Demon ma rację. O, no to znaczy tak, wiadomo, jak zawsze. Nie no, w tym tempie wy się nigdy nie wywiążecie ze swojej części umowy, a mi się zaczyna już nudzić. Tak, to sam se to wszystko rób. Proszę bardzo, dom sprzątnij, panem Demonem się zajmij, ogarnij ten cały burdel, a ja w takim razie idę pisać i pić wino, bo przecież mam deadline. Ciao. O, no tego się nie spodziewałem. Czekaj, ty przypadkiem nie widzisz przyszłości? Twoje nie. No, o rozmawianiu z kobietami to już nie wspomnę, ta polska kultura chyba naprawdę za bardzo ci się udzieliła. Zdajesz sobie sprawę, że jestem w stanie cię wymazać jednym pstryknięciem palca z całej egzystencji. Przypadkiem kogoś właśnie wymazałem. No nie mówiłeś przypadkiem, że jestem potrzebny? Chyba zaczynam się faktycznie starzeć. No dobrze, panie. Nie wiem, jak powinienem cię nazywać, patrząc na tę całą twoją historię. Weekend z wami wytrzymam, ale to jest maks. Jak z rodziną. No nie podoba mi się ten tajemski weekendu. Co? Jak tam, panie demon? Gdzie jest twój nowy kumpel? Mam nadzieję, że znowu nie uciekł. A weź mnie nawet nie denerwuj. No co się stało? Nie wiem, wiesz, jak przyjeżdżasz do rodziny, nie? I pierwszy dzień jest super, niby się za nimi stęskniłeś, ale w pewnym momencie ktoś zaczyna rzucać jakieś uwagi, jeszcze jest git, jeszcze jest okej, no ale potem jest dzień numer dwa i w dzień numer trzy twój poziom irytacji wszystkim to jest 720, zaraz ktoś zacznie płakać i nie możesz się doczekać, aż wyjedziesz z tego domu i nigdy tam nie wrócisz. Właśnie tak było. No ale dobra, o co się pokłóciliście? No nieważne, ale na dawno mnie tak nikt nie zdenerwował. No, najlepiej wszystko zepsuć, a potem zniknąć. Normalnie jak mój ojciec. Nie wiem, chcesz o tym porozmawiać? Nie. Na pewno, bo wiesz, jeśli byś... No co to w ogóle znaczy, że ja nie potrafię skonfrontować mojej przeszłości? Nie wiem, że on ma jakiekolwiek pojęcie, jak mi jest ciężko. Nie wiem, że nigdy nie ma, panie demon, to czas na twój self-care, tylko panie demon zajmie się bratem, panie demon zajmie się domem, panie demon zajmie się panem piekła, panie demon zajmie się każdym, tylko nie sobą. A w końcu mam czas dla siebie, mogę robić wszystkie durne rzeczy, na które od zawsze miałem ochotę, to nagle ja jestem ten zły? No ale to nie jest nic złego postawić się na pierwszym miejscu. Innym pomagasz, jak sam czujesz się na siłach, no inaczej to cię wykończy, więc trzeba powiedzieć to głośno. Najlepiej 700 razy, żeby w końcu zrozumieć. Nie wiem, czy ja nie mogę zamknąć tego, co było i skupić się na tym, co będzie. No możesz, ale później przeszłość dopadnie cię wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Wiesz, to jest tak jak z kanapką z plecaka, co o niej specjalnie zapominasz, a potem znajdujesz po wakacjach i im dłużej tam jest, tym gorzej ci jest ją posprzątać.
ja nie mogę wyrzucić całego plecaka i kupić nowy. Rich people problems. No jest to jakaś opcja, ale wiesz, ty nie nauczysz się tej lekcji i zrobisz to znowu. Zresztą już widzę, jak typowy polski rodzic pozwala ci wyrzucić plecak, gdybyś go jeszcze szorował w swoją szczoteczku do zębów. Ha, czyli moja przeszłość to ta radioaktywna kanapka, którą muszę posprzątać i wyrzucić gdzieś tam. No coś w tym stylu. Wiesz, jak w końcu uporasz się z tą kanapką i plecak już jest czysty, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś go wziął i tak naprawdę robił z nim, co tylko ci się podoba. Nie wiem, ja to bym chciał skończyć moje żaby, bo się zaangażowałem w ten projekt i to mi daje jakąś satysfakcję. No jeszcze chcę skończyć anatomię, bo widzę progres i naprawdę może być super, tylko muszę przysiąść. No i tak trzymać, a ja chcę skończyć książkę, bo to też mi sprawia satysfakcję i tak jak tego nie chcę przyznać na głos, to miałeś rację z tymi wymówkami. A dasz przeczytać? Ale jak skończę, bo teraz to jest wielka góra nieoszlifowanej abstrakcji, ale no najpierw trzeba coś mieć, żeby potem móc to poprawić. Ale wiesz co, pan montażysta powiedział coś jeszcze i to mi nie daje spokoju. No? Że to pora na live'a i w ogóle, że ja marnuję swój potencjał. Nie wiem, mam jakiś potencjał i że tę anatomię można zrobić na żywo i w ogóle, że mogę mieć własną serię. No powiem ci, że też myślałam o tym od pewnego momentu. Ale nie wiem, jak ci się podoba ten pomysł. Nie wiem. W sumie podoba, bo wiesz, zawsze to jakaś motywacja do kończenia szkiców, żebym więcej rysował, ale no, dwie sprawy. Po pierwsze, no, muszę skończyć kilka rzeczy, żeby się nie rozpraszać i dwa, musisz kupić mi nowe okulary. No nienawidzę tej durnej pogody. Dlaczego dla odmiany nie mogłoby się wydarzyć coś dobrego? Panie Damon, mam coś dla ciebie. Mój panie, sama twoja obecność jest największym prezentem i humor poprawiony. No, kupiłem ci okulary, tak jak chciałeś. O! Jeszcze mój ulubiony design! Właśnie pochowałam męża milionera, nie no! Teraz to ja bym mógł ci dać buzi w czółko. No w sumie nie tylko w czółko. A możesz zasłonić oczy, bo bym chciał przymierzyć? Mhm, oczy są zakryte. No i co, jak wyglądam? No, jak wdowa, która właśnie pochowała męża milionera. No, czyli goals. I w ogóle jakoś więcej widzę tak nagle? Ja no, sztos normalnie. No, czyli co, panie Damon, będzie live? Nie wiem, no może jak skończę drugą partię żab, to zobaczymy, bo na razie to tak nie wiem. Powiedz mi, że ja nie umiem liczyć. Nie umiesz liczyć? No to w takim razie dlaczego idę po jedno okulary? To jest o wiele dłuższy rachunek na koncie. No to tak, no to promocja była i no, dawno nic nie kupowałem i no, potrzebowałem kilku koszulek. Do czego ty potrzebowałeś tych koszulek i rzeczy innych? No jak to do czego? Przecież do szczęścia, nie wiem, widzisz co się dzieje za oknem? No ja potrzebuję czegoś, żeby się pocieszyć, bo przecież jestem zdruzgotany. Pocieszyć kupując rzeczy, których w ogóle nie potrzebujemy. Dobra, uspokój się, bo to samo mogę powiedzieć o zamawianiu jedzenia, robieniu zakupów w żabce albo o kawie. Nie, o mój panie, z tą kawą to przesada! Nie, no dobra, masz rację, przesadziłem, no ale przecież wiesz, że wszyscy jesteśmy high maintenance. No świetny high maintenance, ale jak zostawię z tobą kartę kredytową na za długo, to przez resztę roku będziemy jeść piach. No słuchaj, przynajmniej piach jest za darmo, a z tego co kojarzę, to studenci jedzą znacznie gorzej. Panie Demon, w sumie to mam pytanie. No to dawaj, panie Anioł, bo potrzebujemy więcej takich pytań i przemyśleń, wiesz, jak takie przerwy na reklamy czy cokolwiek. A dlaczego akurat żaby? O, no ale nie takich pytań, już lepsze by było, panie Demon, jaki jest twój ulubiony kolor? Różowy. A skąd ty wiesz takie rzeczy? No to jest akurat oczywiste, zresztą ja pamiętam rzeczy. No to weź mi przypominaj, nie wiem, kto ma kiedy urodziny, bo ja na przykład nie pamiętam takich rzeczy. No dobra, ale dlaczego żaby są important? Oprócz tego, że są naprawdę urocze. No dobra, po prostu to był taki zwyczaj w mojej rodzinie, bo jak rodzice jeszcze byli, to chodziliśmy sobie, wiesz, na taki staw, co był gdzieś obok naszego domu, no i tam były żaby. Tylko, że właśnie to nie były takie zwykłe żaby, tylko takie fajne, kolorowe, co jeszcze potrafiły puszczać bańki albo tak śmiesznie gwizdać. Więc sobie nie mam pojęcia, skąd one się tam wzięły, bo potem jak sobie trochę podróżowałem po tej mojej krainie, to no, nigdzie już nie widziałem żab. No ale... Ten staw to było takie nasze miejsce na problemy. Nie wiem, no masz doła, to idziesz sobie posiedzieć i pooglądać żaby. No jak patrzysz na te żaby, to wiesz, jest ci jakoś lepiej i raźniej. No jak ojciec zniknął, to musiałem na zmianę ściągać stamtąd i brata, i mamę, a potem jak ona zniknęła, to sam z nim tam siedziałem, tylko po drugiej stronie stawu, bo to był moment, kiedy przestaliśmy ze sobą rozmawiać. A czemu? Nieważne, no, bo tak jakoś wiesz, wyszło, że wtedy zostaliśmy sami z babcią i z kuzynkami, no i zaczęło być ciężko, więc potrzebujesz czegoś, żeby nie zwariować, jakoś się pocieszyć. No i dla nas to były żaby, tak samo jak jakieś tam ostatnie wspomnienie po rodzicach, no ale za nimi aż tak bardzo nie tęsknię, jak właśnie za widokiem tamtych żab.
To dlatego twój brat je przynosił do domu? No, no i on chyba tego potrzebował bardziej niż ja, no, ale babcia nie mogła tego zrozumieć i wyrzucała je na dwór. Ogólnie, gdyby mogła, to wyrzuciłaby wszystko, co przypominało jej o naszym ojcu, no i z nami włącznie. Słuchaj, to nie jest healthy family environment. No, nasza dwójka po prostu miała trochę gorszą sytuację. Ale nieważne, bo wiesz, tak jak nie znoszę tego małego dziada, no to głupio mi było go tam tak zostawić samego, jak już miałem iść do tej całej akademii w stolicy, no, że egzaminy wstępne były też z rysunku. No nie wiem, kto to wymyślił. No to zabrałem go parę razy na ten staw i mówię, jak nie możesz zabrać tych żab do domu, to możesz je sobie chociaż narysować. A potem chodziłem zdenerwowany, bo rysował je lepiej ode mnie, ogólnie zwierzęta. No, ale ludzi nie. Ja to w ogóle zwierząt rysować nie umiem. Wiesz, pani Aniu, to jest tak naprawdę kwestia wprawy, a że mało gdzie się tego wymaga w jakiejkolwiek szkole. No ale możemy kiedyś usiąść i spróbować to razem ogarnąć. Ale wiesz, panie demon, bo tak jak słucham, to ty w sumie jesteś dobrym bratem. Co akurat? Ile razy któryś z nas wylądował z zatruciem pokarmowym przez jakąś pierdołę, którą zrobił drugi. Ale wiesz, no z perspektywy czasu to niektóre problemy no, wyglądają zupełnie inaczej. No i to nie jest tak, że ja go nienawidzę ogniem piekielnym. To jest zarezerwowane dla mojego byłego, a to jeden kandydata do spalenia mu domu. Z młodym jest po prostu tak, że zrobił coś, o co będę się obwiniać do końca życia i mam niesmak do niego. Także, no, żaby. A ty masz, panie Aniu, coś takiego, co poprawia ci humor natychmiastowo i daje motywację, żeby iść dalej? Przecież to jest bardzo retoryczne pytanie, pan Namjoon. No i co, jak tam haftowanie, panie Aniu? No, zdążyłam się już pokuć 700 razy, jest cudownie. Tak się zastanawiam, czy mam się teraz o ciebie martwić, ale może lepiej to przemilczę. A jak żaby? Nie no, elegancko, patrz, jest cała nowa armia i już chyba nawet jesteśmy w połowie projektu, więc... No... To gratuluję, dobra robota. Okej, bo najpierw lemur jest dla mnie miły, a teraz ty masz jakąś spokojniejszą energię i co jest? No wiesz, ostatnio nie było najlepiej, wręcz dramat, ale no ostatnio jest jakoś tak fajniej. Jeszcze teraz jak mogę robić kwadraciki, to jest mi jakoś lepiej. No jak tak patrzę, to chyba ostatnio każdy miał mocno gorszy okres. Właśnie, a jak ty się czujesz, panie demon? Ale co ja? Czemu pytasz? Bo przecież nie wychodziłeś z łóżka przez tyle dni i się martwiliśmy. Czekaj, serio? Ale po co? Nie wiem, bo tak robi rodzina. Od kiedy? Pani terapeutka mówi, że dobra rodzina się o ciebie martwi i wspiera w ciężkich momentach, bo wszyscy siedzimy w tym bagnie razem. Czekaj, ona naprawdę tak powiedziała? Nie, no nie tak, no ale ja to skróciłem i wrzuciłem nawiązanie do Shreka, żeby ci było przystępniej. Pani Aniu, ja nie wiem, co powiedzieć. Panie demon, sam chciałeś brata, a brat powinien cię wspierać w ciężkich chwilach, żeby później było ci lepiej i żebym potem mógł cię denerwować. Wiesz, balans musi być zachowany. No jakby mi ktoś te pół roku temu powiedział, że będę mieć super nową rodzinę, a brata anioła i że w końcu będzie dobrze, to bym nie uwierzył. A co się stało pół roku temu? W sumie to ja nie wiem, czy ja to dobrze liczę, bo czekaj, jak to było? Jeden dzień tutaj to jest 100 dni w tym naszym wymiarze, nie? Kurde, bo no, ja tu jestem od końca września, no to nie wiem, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, mamy marzec? Już! Pół roku to by było. Wiesz, tak na oko w naszym wymiarze minęło już 46 lat. Jej, no ciekawe co u tego cymbała. Mam nadzieję, że nie zniszczył piekło, chociaż kogo to obchodzi. Panie demon, ty chyba tęsknisz ze swoim bratem. Co? Z całym szacunkiem, pani Aniu, ale na głowę upadłeś? Nie no, prędzej już tęsknię za panem diabłem. Wiesz co, panie demon, jako taki czytacz weteran, to ja w twoich zeznaniach widzę dziury fabularne. Co? Jakie dziury? O czym ty mówisz? No nie ma żadnych dziur fabularnych. Nie. No i teraz Paula Abdul, która leci w twojej głowie, to potwierdza. Chyba musimy poważnie porozmawiać. Panie Aniu, nie! Panie Aniu, tak. Pani Lemur, bo no ty piszesz, ale też patrząc na historię przeglądarki dużo czytasz. Dobrze wiedzieć. No dobra, no inspiracji szukałem, ale o co chodzi, pani Aniu? No, że pan demon zaczyna się już gubić w zeznaniach i nie mówi nam całej prawdy. No tak. Chwila, to wy wiecie? I to od jak dawna, znaczy no nie znamy wszystkich szczegółów, ale mamy jakieś teorie. No to czemu nic nie mówicie? Bo najwidoczniej jeszcze nie czujesz się na tyle komfortowo, żeby o tym mówić, więc nie naciskamy. No ja jestem niecierpliwy i no według mnie to już czas. Ale nie, no bo jak ja wam wszystko powiem, to wy mnie przestaniecie lubić. Porąbało cię?
No dokładnie to, co pan anioł powiedział, ale może nie tak dosadnie. No chyba właśnie bardziej dosadnie, po polsku. Panie demon, ja nie wiem, co ty byś musiał zrobić, żebyśmy przestali cię lubić. Zwłaszcza, że raz już wylałeś moje wiedźmowe mikstury i nadal tu jakoś jesteś. Dobra, to było straszne, ale no, a ja nie chcę, żeby wam się coś stało. Ale co ma się stać, bo ja sobie nie wyobrażam niczego gorszego od zdenerwowanej pani lemur. O, w sumie racja, chociaż... Panie demon, ale rozmawialiśmy już o tym, że nic nam tu nie grozi, a jeśli jakimś cudem ktoś z tamtego wymiaru się tu znajdzie, to mamy jeszcze pana montażystę. Który się do nas nie odzywa? Chyba czas najwyższy złożyć mu wizytę, bo ta cisza zaczyna mnie martwić. Dobra, miałam wam powiedzieć co dalej, ale dokończymy tę rozmowę jak wrócę. Czekaj, gdzie ty się wybierasz? No do wymiaru, w którym obecnie przebywa mistrz, tylko weź szybko wracaj, bo tam jest mega przygnębiająca. Chwila, to jest jeszcze jeden wymiar? Oprócz naszego i tego o? No super, ale to jest niemożliwe. Możliwe, jeśli sam go sobie stworzył.